Holandia. Ostrzelano supermarket z polskimi artykułami. Holandia. Ostrzelano polski supermarket. Ostrzelano polski supermarket w Rotterdamie. Do zdarzenia doszło w nocy z poniedziałku na wtorek. Sprawca został zatrzymany przez holenderską policję, to 21-latek. Ten sam sklep został ostrzelany również w niedzielę, potwierdza policja w Rotterdamie. Z informacji przekazanych przez biuro prasowe policji wynika, że mieszkańcy zaalarmowali funkcjonariuszy o wielokrotnych strzałach. Nikt nie został ranny. Policja potwierdza, że zatrzymano podejrzanego. Jest nim 21-latek mieszkający we wschodnim Rotterdamie. Został aresztowany dzięki zeznaniom świadków, którzy zanotowali numery samochodu, którym się poruszał. Stacja RTL News podała, że sklep był prowadzony przez irackich Kurdów. Polskie sklepy w Holandii już kilka razy były celem ataków, m.in. Walsmeer, Hesvig Dinther, Beverwijk oraz Tilburgu.